Siema, lecimy z Helem teraz, z poziomu trudności Hel. Kilka mapek zrobiłem, kupiłem sobie też kilka itemów do buildu. Czyli Thunder Guardian's Plate, kupiłem Defender's Justice oraz Delirium Siemens. To mi dało giga boosta do damage'u. Jeżeli chodzi o to, to damage mam teraz całkiem spoko. DPS ponad 1 000 000, 1 200 000, 1 300 000 może nawet. Także czyści się tu w miarę ok. A wbiłem dwa hero levele, właśnie dobijemy sobie trzeci teraz. Hero level. Na szybko, no to kilka mobków. O, tak wygląda mój clear. Myślę, że jest całkiem ok. Jak na aktualny etap. Nie wiem, jak teraz wygląda endgame. Bo wcześniej było tak, że jak wchodziłem na hell, ja już miałem poziomy trudności do wyboru. No i były satanic zone. A teraz nie mam ani poziomów trudności do wyboru, ani nie ma satanic zone'ów. Także nie wiem, jak to teraz wygląda. Także no, musimy przejść tego hela. Zobaczymy, jak to będzie później. Z tymi itemami myślę, że na bossach większego problemu nie będę miał. To muszę dobić trochę miningu. A jeżeli chodzi o hajs, za który kupiłem te itemy, no to dropnąłem kilka kluczy do dungów, sprzedałem je. Niektóre kosztowały 200 000, niektóre 50. Także postalałem je, no bo bez itemów i tak tych dungów nie dałbym rady robić. No a teraz ludzie robią dungi, żeby dziadostwa do hero leveli sobie levelować, nie? Ja idę tutaj póki co. I wow. Aż dotąd pewnie dojdę. No i nie wiem, czy iść tutaj pod Magic Skill Damage, bo nie wiem, czy Magic Skill Damage zwiększa mi Lightning Damage. Ale pewnie to przetestuję. Dobra, także lecimy na kolejnego. To znaczy w sumie na pierwszego bossika. Na Helu. No i zobaczymy, jak on pójdzie. Dobra, dropnąłem setówkę jakąś w drodze do bossa. I to jest Juggernaut's Emblem. Nie wiem, czy wcześniej tego nie dropnąłem, ale wydaje mi się, że chyba to nie jest za wiele warte. Później będę na Ocean House'ie. To zobaczymy. A wydaje mi się, że raczej chyba syf to jest. Dobra, jest bossik. Pierwszy bossik na Helu. Zobaczymy, jak pójdzie. 18 milionów HP ma. Ale wygląda na to, że powinno pójść całkiem łatwo. No, problem jest z moim attack ratingiem. Bo ja... Zdarza się, że często zmisuję, nie? Są czasami takie serie ataków, gdzie są same misy. Ale idzie w miarę okej. 4 miliony już zbite. Gdybym tyle nie misował, to by było dużo lepiej. Pa. Że w ogóle hity nie wchodzą, nie? Aha, no teraz hity nie wchodziły, były te... Sumony. No, damage ma całkiem spoko. Wiadomo, że ten mój build na bossy nie będzie nigdy jakiś super efektywny. Bo to jest raczej bardziej pod clear mapek. Mapki się mega fajnie tym czyści. No, ale coś za coś, nie? Nie może być build pod wszystko. Dobra, 6 milionów zostało. Kurde, te bossy wydaje mi się, że za pierwszym razem powinny paść. Ja też dosyć tanki jestem. Bo mam 2400 HP. Plus... Jeszcze dodatkowo... Resy mam albo skapowane, albo blisko kapa. Więc z tym też nie ma problemu. Teraz zresztą po bossie zobaczę, jak u mnie te resy wyglądają. No, dobra, mamy to. Za pierwszym razem, łatwo poszło. Górak zabity. Zrobiłem coś fajnego. Apeki. Poison damage. No fajnego to... To nic nie dropnąłem.
Jak wyglądają moje resy? 55 Arcana, 56 Colda, Fire Cup, Poison 57 i Lightning Cup. Czyli Arcane, Cold i Poison troszkę potrzebuję jeszcze podbić. O, są Stank Zone. Dobra, to pójdziemy sobie sfarmić pierwszego Stank Zone, zobaczymy jakie są bonusy. Czyli są jednak Stank Zone, myślałem, że je usunęli. I bonusy tutaj mamy. Ancient Pack. O, Treasure Gobliny z Ancient Packu, Movement Speed, Tedeki na minus. Aha, czyli ogólnie to nic ciekawego. Ancient Packi, a ja nie wiem co z nich może polecieć tak naprawdę. O, o, Goblin. A z Goblina Syf. O, typical. Kurde, to nie wiem czy powinienem trochę tu pofarmić, no mobki to mają 300 level, nie? Więc... teorii dużo szybciej mógłbym levele tu wbić niż normalnie. Może kurde dropnąłbym coś fajnego na sell. Bo może klucze chociaż jakieś. Nie wiem czy z tych treasure goblinów może coś giga fajnego polecieć. Pójdę sobie może po waypointa najpierw. Dobra, gdzie są Ancient Packi? Nie mam pojęcia, które to są mobki. Te twardsze? Na razie żadnych goblinów nie ma, no był jeden. Gdzie jest waypoint? Po prawej. Dobra, mamy waypointa, więc można sobie tutaj trochę pofarmić. Jeszcze chcę zobaczyć co tu jest. Możliwe, że będzie jakiś mini bossik albo grupka mobków. Grupka mobków. I nie poleciało nic ciekawego. Nie wiem, ogólnie to tak średnio mi się podobają. Średnio mi się podobają te loot filtry, bo mam endgame hell. No i tak, kurde, o! Może to powinienem mieć. Zobaczymy. Mi teraz aż tyle syfu nie będzie pokazywać. To jest przejście dalej. Dalej ja nie chcę iść. Shadow Realm. Na Shadow Realmie coś fajnego można zdobyć. Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, pójdziemy zobaczyć tego Shadow Realma. Uwaga. Pusto. No, tutaj te mobki są troszkę tanki. Trochę bardziej niż na mapie. Ale też więcej expa dają, nie? Czyli można sobie podbić level. Party hero level. Idziemy oczywiście do góry. No i co, ja sobie to poczyszczę. Znajdę NPC-a. Zobaczę czy u NPC-a będzie coś fajnego, ale wydaje mi się, że... chyba nie. Z tym NPC-em jest taki problem, że... u niego prawie nigdy nie ma nic ciekawego. Chyba, że go zreworkowali, w co wątpię. Dobra, co tu mamy? Znowu grupkę mobków. I znowu nic nie poleciało. W ogóle giga wolność teraz wbija te hero levele, nie? W porównaniu z tym co było kiedyś, jak ktoś grał w HS-a 1 z zmianami hero leveli. W ogóle jak były jeszcze te pierwsze hero levele, gdzie można było nieskończoną ilość dawać. O, czarmik jest jakiś. Zobaczymy. To za czarmik, bo czarmy też bym musiał, kurde, jakieś fajne podrobić. Albo pokupować, no tylko no, kwestia hajsu, nie? Kurde, poison skill damage. Czemu wszystko pod poisona mi leci? Nie podoba mi się to. No potrzebuję pod lightning. Dobra, jest NPC, ale u NPC-a
No, takie ceny, że mnie nawet nie stać. 400k, Satanik Tier B. To jest pewnie warte. O! Ok. Jakiś relik jeszcze poleciał. Candy Crusher. Zaraz sobie zobaczymy, co to. To nie daje nic. Dobra, syf. I co tu jeszcze poleciało? Budki. Bolt. Fajera? Bolt dla Pyromancera, no. To nie dla mnie. Ale to jest tier A. Czyli prawdopodobnie syf. Ten shard portal to na razie nie. No i co? Póki co tyle. Kolejnym razem polecimy na kolejnego busika. O, co mi się sprzedało? Prosted key za 50k. No i tak się robi hajsik.